Proszę Państwa, poprosimy o zabranie głosu pana doktora Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, byłego premiera i mam nadzieję, że po jesiennych wyborach również premiera aktualnego. Zapraszamy, panie prezesie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przyszło mi powiedzieć kilka słów wstępu. Wstępu, który będzie poprzedzał rozważania naprawdę bardzo poważne. Rozważania osób, które zechciały tutaj przybyć i które chcą powiedzieć rzeczy istotne, bardzo istotne, odnoszące się do czegoś, co określa naszą kondycję jako obywateli, ale poprzez to, że jako obywateli, także jako ludzi. Bo to, że jesteśmy obywatelami państwa demokratycznego, przyjmijmy na chwilę takie założenie, to jest, proszę państwa, coś, co odnosi się także do naszego statusu w szerszym tego słowa znaczeniu. Chciałem przy tym zacząć od pokazania w dwóch słowach pewnej różnicy między dwoma sytuacjami. Otóż demokracja może działać dobrze lub źle. To znaczy demokracja może mieć mnóstwo mankamentów. Może być kraj, który z całą pewnością jest demokratyczny, ale jednocześnie jest źle rządzony. Władza wyłaniana w sposób demokratyczny, sposób, który nie powoduje, czy nie powinien przynajmniej powodować żadnych zarzutów odnoszących się do jej demokratycznego charakteru, po prostu nie potrafi rozwiązać różnych społecznych problemów. Przyczyny mogą być różne, ale nie tym się dzisiaj zajmujemy. Dzisiaj zajmujemy się zagrożeniami dla demokracji, a więc taką sytuacją, w której procedury demokratyczne istnieją, ale można postawić znak zapytania wobec tezy, że mamy oto w jakimś kraju, w tym wypadku w Polsce, system demokratyczny. Żeby kilka słów, powtarzam, bardzo wstępnych na ten temat powiedzieć, trzeba najpierw krótko przypomnieć sobie, uświadomić sobie, czym jest demokracja. Otóż demokracja to jest taki system życia publicznego, w którym władza jest wyłaniana przez obywateli w wyborach opartych o zasadę równości obywateli i jednocześnie jest to system, w którym przestrzegane są prawa mniejszości, to znaczy ci, którzy wybory przegrywają, nie są eliminowani z życia publicznego i co więcej, ta mniejszość, czyli opozycja, ma pewne uprawnienie. Uprawnienie bardzo istotne dla funkcjonowania całego mechanizmu demokratycznego. Uprawnienie kontrolne, ale uprawnienie kontrolne, które jednocześnie wiąże się z możliwością przejęcia władzy w kolejnych wyborach, w kolejnej demokratycznej próbie. Czyli krótko mówiąc, demokracja musi zakładać, że istnieje alternatywa. Demokracja musi tworzyć realność różnych opcji. Obywatel w państwie demokratycznym może rzeczywiście wybrać, a nie jest w sferze pozoru, w sferze, w którym co prawda procedura istnieje, ale tak naprawdę realnego wyboru nie ma. Żeby tego rodzaju system mógł funkcjonować, muszą być spełnione pewne elementarne warunki. Ja powiem tutaj oczywiście tylko o tych najbardziej podstawowych, bo
można by ich sformułować dużo więcej. Jest na ten temat potężna literatura. Ale z całą pewnością musi istnieć możliwość organizowania się dla celów politycznych. Musi istnieć pluralizm opinii, czyli pluralizm mediów. Różne opcje muszą być reprezentowane w mediach. Znaczy ten strumień informacji docierający do obywatela musi być zróżnicowany. Nie może być tak, iż ten strumień tworzy w gruncie rzeczy mechanizm manipulacji, a nie mechanizm właśnie demokratyczny, mechanizm, w którym jest wybór. W którym ten wybór jest realnie na poziomie intelektualnym, intelektualnego rozpoznania możliwy. Musi istnieć także zespół reguł, które pozwalają na funkcjonowanie opozycji. Reguł zarówno zapisanych w prawie, jak i reguł o charakterze nieco innym. Można je określić, to jest spór w teorii prawa, jako prawo zwyczajowe. Można je określić jako zwykłe reguły społeczne, nie mające charakteru prawnego w żadnym tego słowa znaczeniu. Ale tego rodzaju reguły muszą być obserwowane. One generalnie rzecz biorąc sprowadzają się do tego, że opozycja jest akceptowana. Opozycja jest traktowana jako normalna część systemu politycznego. Nie ma dążenia do anihilacji opozycji. Bez tego oczywiście demokracja funkcjonować nie może. Demokracja wymaga także pewnego typu wolności negatywnej. To znaczy wolności wobec opresji ze strony państwa, opresji mającej jakieś aspekty polityczne. Tutaj, jeżeli chodzi o to instrumentarium opresji, to szczególną rolę mogą odgrywać służby specjalne i na poziomie stosowania represji sensu stricto i na poziomie manipulacji. Ale to jest także kwestia sposobu działania sądownictwa, realnego uznawania przez sądy zasady równości obywateli, niezależnie od opcji politycznej, zasada funkcjonowania różnych innych organów państwowych. Czyli krótko mówiąc, podział społeczny na różne opcje, różne polityczne obozy nie może przekładać się na zróżnicowanie traktowania obywateli przez aparat państwowy. To jest niesłychanie istotne. I wreszcie, proszę Państwa, musi być także pewna równowaga, pewna kontrola dystrybucji pieniądza w systemie politycznym. System polityczny, jeżeli posługiwać się pojęciami politologicznymi, to jest system partyjny. Otóż pieniądz, który jest potrzebny dla funkcjonowania partii politycznych, musi dopływać do tych partii w sposób jawny, transparentny, w określonych wielkościach i na określonych zasadach. Jeżeli tego nie ma, to oczywiście mamy do czynienia z mechanizmem, który realną demokrację podważa. I w tym punkcie, proszę Państwa, muszę powiedzieć kilka słów, które odnoszą się do demokracji w ogóle. Otóż musimy pamiętać, że demokracja jest systemem, który przyjmuje jakby pewne nierealistyczne założenie. Tym nierealistycznym założeniem, ale założeniem, które ma swój praktyczny wyraz, jest równość obywateli, ale równość w znaczeniu równej siły. I rzeczywiście przy urnie wyborczej każdy ma jeden głos, czyli mamy do czynienia z tą równością. No ale oczywiście demokracja pozostaje w związku, w realnym związku, w realnych interakcjach społecznych z mechanizmem rynkowym, z mechanizmem ekonomicznym. I tu powstaje bardzo silne napięcie z tego względu, że mechanizm ekonomiczny rynkowy nie jest oparty na zasadzie równości obywateli. Siła poszczególnych obywateli na rynku jest radykalnie różna między miliarderem a przeciętnym obywatelem, już nie mówiąc o obywatelu zupełnie biednym. Jest po prostu przepaść, jeżeli chodzi o tą siłę. I to
co przed chwilą powiedziałem, ten wymóg, to jest próba przynajmniej częściowego ograniczenia tej dysproporcji, zmniejszenia tego napięcia. Ale w ogóle, proszę Państwa, istnieje stałe napięcie między mechanizmem demokratycznym a tymi wszystkimi rozbudowanymi i odnoszącymi się do różnych dziedzin życia mechanizmami, które są generalnie rzecz biorąc związane z rynkiem, tylko trzeba też pamiętać, że występuje interakcja, to znaczy rynek wpływa na system polityczny, ale jednocześnie system polityczny i system władzy wpływa na rynek i może go bardzo mocno zmienić, może go, można powiedzieć, zdegenerować. I teraz, proszę Państwa, jeśli spojrzeć na dzieje polskiej demokracji po roku 89, to trzeba powiedzieć tak. Mieliśmy zawsze bardzo poważne napięcie między mechanizmem rynkowym czy zbliżonym do rynkowego, bo z tym rynkiem w Polsce była zawsze bardzo poważna kwestia, bardzo poważny problem, a systemem politycznym. W latach 90. to napięcie istniało i było silne, ale istniał też mocny mechanizm rozładowywania tego napięcia. Tym mechanizmem rozładowywania napięcia była prywatyzacja właścicielska, założycielska, przepraszam. Tak to się nazywa, a tak dokładnie chodzi o to, że ludzie tworzyli swoje firmy z niczego i w związku z tym energiczniejsze jednostki, które zostały dotknięte przez kryzys, mogły z tego wychodzić poprzez własną inicjatywę gospodarczą. Tych przedsiębiorstw powstało wtedy miliony. Większość z nich później upadło. Ja oczywiście nie będę całego tego procesu opisywał, ale to był proces na pewno radykalnie zmniejszający napięcie polityczne. W związku z tym ten bardzo silny kryzys społeczny, który wtedy istniał, 3 miliony bezrobotnych i to w sytuacji, w której społeczeństwo takim stanem było całkowicie zaskoczone, nie było w ogóle do niego przyzwyczajone, to wszystko nie przeniosło się na jakiś wielki polityczny bunt. Czyli siła kwestionowania systemu, systemu społecznego, który zrodził się po roku 89, była stosunkowo niewielka. Ona istniała, przejawiała się także w systemie politycznym, ale ponieważ była niewielka, to przeciwdziałanie było też stosunkowo niewielkie. Ale przypomnijmy sobie inwigilację prawicy, przypomnijmy sobie praktycznie pełną kontrolę poza marginesami nad mediami, żeby zobaczyć, że jeśli chodzi o ten zespół wymogów odnoszących się do demokracji, który tutaj wymieniłem, nie było najlepiej. A można by tutaj w różnych dziedzinach jeszcze dodawać różne fakty. Czyli krótko mówiąc, na poziomie takiego bezpośredniego oglądu, bezpośredniego postrzegania napięcia były stosunkowo niewielkie i nadużycia incydentalnie się pojawiały, ale też nie były takie bijące w oczy, zresztą były bardzo mocno osłaniane przez system medialny, ale wynikało to ze stosunkowo niewielkiego napięcia. To był paradoks tego czasu, bo były wszelkie przesłanki, żeby napięcie było wielkie. Ale tak było. Na początku lat 2000 sytuacja się zmieniła. System zaczął przeżywać kryzys. Była afera Rywina. Doszło do starcia wewnątrz systemu. Powstało realne zagrożenie. Powstało realne zagrożenie i w związku z tym powstała tendencja do ograniczenia tych wszystkich instytucji, czy tych wszystkich praktyk społecznych, które związane są z realnym funkcjonowaniem demokracji.